świadomości o tym wszyscy wiedzą, tak naprawdę ci, którzy sympatyzują z Kościołem katolickim, podają, że około 2 miliardów ludzi na świecie oglądało transmisję kanonizacji na świętych dwóch wybitnych papieży Kościoła katolickiego, Jana 23 oraz Jana Pawła II. Na oczywiście przybyło. Ta liturgiczna formuła jest pewnym elementem tego trybu, który nazywa się ogłoszenie kogoś w Kościele katolickim. Ja tak wychodziłem po południu. No to już było zdecydowanie zimniej niż w ciągu dnia. Wyższenia katolickiej wiary. No, wiara, wiara. Tam to spadła temperatura właśnie podwieczna. Byłem zdziwiony. No, w ciągu dnia było bardzo ciepło. Zdanie, że w ogłoszeniu Jan 23, Jan Paweł II są święceni i jedni do katalogu świętych polecając, aby odbierali oni część jako święci w Kościele. Tak właśnie uroczyście. To jest jakaś tam gruba święta. Franciszek, papież, tą formułę, one stawiał wiatr, dało potem flagi, wszystko było się odpowiednim talentem. No cóż, dla Polski to na pewno i Polaków wielkie święto.